Szanowni Państwo, no przede wszystkim jest mi bardzo miło powiedzieć, że na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej byliśmy w stanie zakupić ze środków uczelni sprzęt Aramis SRX. To jest taki sprzęt, który przenosi trochę mechanikę, którą uprawiamy na Wydziale w XXI wiek. Umożliwia po prostu przeniesienie rozważań teoretycznych, jak i praktycznych o ileś pól do przodu i myślę, że jesteśmy w stanie w tym momencie nawet pokusić się o bardzo dobre publikacje notowane po 200 punktów przez ministerstwo. Do czego to może służyć? No do oceny bezpieczeństwa, jakości, nośności elementów budowlanych, tych, które nad naszymi głowami codziennie gdzieś tam są i mają pracować bezpiecznie. Politechnika cały czas się rozwija, to widać. Ten rozwój polega na jakby wszystko, co robimy, to jest zwiększanie naszej wiedzy naukowej. Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, jeżeli nie będziemy inwestowali w sprzęt, w najnowszą aparaturę na poziomie światowym i to robimy. W obecnym czasie Politechnika ma w planach zainwestowanie ponad 20 milionów na sprzęt. To jest jeden z pierwszych aparatów do badań. Pozwoli nam to zwiększyć poziom naszych badań naukowych, ale także jest to powiększenie, poszerzenie naszej oferty skierowanej do przemysłu. Kupiliśmy sprzęt, który zarówno umożliwia nam pracę na małych elementach, typu jakaś próbka kostki betonowej, ewentualnie jakiegoś elementu drobnego stalowego, ale równie dobrze możemy badać elementy wielkoskalowe, czy w skali naturalnej może tak należałoby to nazwać, w postaci belek żelbetowych, stalowych, czy też tak jak w przypadku dzisiejszych badań, belki dwutełowej drewnianej, gdzie wykorzystując ten sprzęt możemy między innymi mierzyć takie parametry jak przemieszczenia praktycznie w dowolnym punkcie tego typu konstrukcji, odkształcenie również praktycznie w dowolnym punkcie, jak i podejmujemy teraz próby analizy drgania takiego elementu, ponieważ sprzęt, który posiadamy, umożliwia rejestrację obrazu z częstotliwością 2000 klatek na sekundę. Więc jest to wynik dość imponujący. Faktycznie tego typu sprzęt w tej klasie to jest jedyny na chwilę obecną w Polsce.